tani, hitowy kalendarz z Rossmana. Mnóstwo osób mnie ostatnio o niego pytało, więc dziś go otwieram. Kupiony w sklepie stacjonarnym, a w opisie jak zawsze znajdziecie linki do najlepszych kalendarzy adwentowych z promocji oraz do sweterka, który mam dzisiaj na sobie. Jeszcze tak Wam szybko wspomnę, że drugi odcinek dzisiaj to kalendarz Zrób to sam z marek L'Oreal, Garnier, Maybelline, Mixa, Essie, NYX, więc bardzo ciekawie. A dzisiaj kalendarz z marki High Skin. Zobaczcie w ogóle, jak pięknie wygląda. Taki ciasteczkowy domek. Numer jeden, cena tego kalendarza to 89 zł 99 groszy, więc średnio. Wychodzi tutaj 3 zł 70 groszy za okienko. Ta świeczka Tea Light pachnie pięknie owocowo, trochę jakby czekoladowo. I czas na okienko drugie. Tutaj mamy kolejną świeczkę Tea Light, ale uwaga, żebyście nie byli tutaj zasmuceni, ponieważ będą tu też inne świece. I ja, słuchajcie, w tamtym roku otwieram kalendarz adwentowy z tej firmy. Ale lipa, dlaczego oni nie wkładają innych świeczek po kolei? Halo? Przychodzę do 24, otwierajmy, słuchajcie, od końca, bo chcę Wam pokazać, jakie to są ciekawe rzeczy, bo ja w tamtym roku byłam na maksa zadowolona z tego kalendarza i wtedy, słuchajcie, wyczytałam też, że to były świece sojowe i te Tea Lighty bardzo długo mi się paliły. Tutaj mamy kawa z karmelem. Spójrzcie, jaka fajna świeczka. Dlaczego by nie mogli dawać raz takich, raz takich? Świeca kawa z karmelem. Powiem Wam, że no ja akurat nie jestem fanką kawy, więc się nie wypowiem na temat tego zapachu, bo mnie aż wręcz odrzuca. No i mamy, słuchajcie, 23 pomarańcza w czekoladzie. No i tak pomyślałam, że oni po prostu po kolei te duże świeczki wkładają, a jakby zrobili raz mniejszą, raz większą, to by było super. Bardzo ładna też naklejka, podobają mi się te świeczki. Numer 22, dajcie, czy mieliście kalendarz adwentowy z tej firmy. Coś jednak tutaj się wydarzyło i wróciły nam świeczki małe. To jest taki słodki, owocowy zapach, ale powiem Wam, że już po prostu tak mnie ciągnie, żeby wybrać się na jarmark, a że ja mieszkam we Wrocławiu, to mam super, najfajniejszy jarmark w Polsce, mam wręcz pod domem. Ten zapach jest piękny, piękny, owocowy, ale ja nie rozumiem logiki pakowania tego kalendarza. Zastanawiam się, czy tutaj nie ma przypadkiem powtórek, bo ta nowa świeczka pachnie mi jak pomarańcze w czekoladzie. Numer 19. W środku kolejny mały Tea Light. Bardzo szkoda, że tutaj niestety nie mam podpisanych zapachów. Te świece nie mają jakiegoś koloru, żeby móc to rozpoznać. No tutaj nie ma tak jak w Janki, żeby Wam przeczytać nuty zapachowe, a tutaj takie jakby żelki, cukierki owocowe, jakoś mi tak pachnie. Te pierwsze zapachy to były właśnie takie, nie wiem, czekoladowe, owocowe, jakieś bardziej świąteczne. I 18, nie wiem, tani hit, to na pewno, ale spodziewałam się tutaj jakiejś logiki w pakowaniu tego kalendarza. Właśnie tych raz na przykład szkiełka, raz czegoś innego, żeby móc Wam bardziej opowiedzieć o tych zapachach. I tutaj mamy grzane wino. Jestem fanką tych etykiet. Tutaj bardzo dużo nut korzennych wyczuwam, więc tutaj będzie coś dla fanów takich przypraw świątecznych. I czas na 16. No i doczekałam się świec, które chciałam otwierać na samym początku, albo żeby były po prostu na zmianę. I mamy tutaj gorzką czekoladę. Zanim powącham gorzką czekoladę, to powiem Wam, że ja się od niej uzależniłam, ale jeżeli chcecie przestać jeść czekoladę, to kupcie sobie czekoladę 90%, bo nie da się tego zjeść. Gorzka czekolada to jest świeca ciekawa, ponieważ ja czuję tutaj jak najbardziej gorzką czekoladę, ale delikatnie jakieś takie słodkie nutki mi się tutaj przebijają. I przejdźmy do 15. Jeżeli chcecie spróbować gorzką czekoladę ze skórką pomarańczy, to mówię Wam, z Linda. Jest po prostu świetna. I tutaj mamy owoce leśne i powącham sobie, czy któraś z tych małych świeczek nie była przypadkiem w tym zapachu, bo tam było sporo takich owocków. Śmiesznie to wyglądało, bo raz wącham dużą tą świeczkę, raz małą i tak, słuchajcie, aż do skutku i znalazłam duplikat. I to mi naprawdę pachnie albo jak jakieś, nie wiem, galaretka, czy jakieś picie takie świąteczne, czy jakieś żelki, cukierki, na pewno jak jakiś słodycz, ale przede wszystkim przepięknie, choć mam wrażenie, że te świece w słoiczku są jakieś bardziej intensywne. Numer 14, ale na pewno jest to bardzo ciekawy kalendarz ze względu na to, że jest po prostu świetnie dostępny. Tak naprawdę w każdym Rossmanie można go znaleźć. Na początku jak pojawiły się kalendarze, go nie było, ale teraz dołożyli śliwka w czekoladzie. O ja, te cukierki, śliwka w czekoladzie, to by się zjadło, co? Powiem Wam szczerze, że ja mam problem z takimi świeczkami owocowymi, bo jak je palę, to mi się chce zjeść, szczerze mówiąc, słodycze, ale dla mnie to nie pachnie jak słodycze, tylko właśnie jak taka perfumeryjna śliwka, bardziej jak jakieś perfumy, coś takiego, niż jak do jedzenia. Więc jak dla mnie dobrze. I 13, czy będzie pechowa, czy szczęśliwa? Oczywiście, że szczęśliwa, ponieważ mamy tutaj świece w szkle, magiczny las. Ta świeca, powiem Wam, że charakteryzuje się
ogromną intensywnością, nawet przez zakręcony słoiczek. I tutaj czuć bardzo mocno nuty ziołowe, takie uspokajające. Ja bym sobie odpaliła ją przed snem. I czas na 12. W środku mamy kolejny bardzo fajny słoiczek, ponieważ szarlotkę z cynamonem i coś za mną krąży zrobienie właśnie szarlotki. Piękne opakowanie z ciastkiem, pierniczkiem. Słuchajcie, to mi się kojarzy z moim wyjazdem do Czech w tamtym roku na Vlogmasie. Byłam na najpopularniejszych jarmarkach w Czechach i tam oni zamiast takiego bezalkoholowego grzańca można kupić sok jabłkowy na ciepło z przyprawami i właśnie mi przypomina ta świeczka właśnie zapach tamtego soku. I w 11 mamy pikantną pomarańczę, no to mnie zadziwiło. Jest jak najbardziej tutaj pikantna nuta, właśnie troszkę taka delicja pomarańczowa i dodatkowo coś takiego ostrzejszego, pikantniejszego. Numer 10, choć ja osobiście nie jestem tego fanką. W dziesiąteczce znajduje się zimowy wieczór. Oj, u kogo spadł śnieg, bo u mnie jeszcze nie. Jak pachną zimowe wieczory? Ciekawi mnie właśnie interpretacja moja. I uwaga, jest to świeca mocno perfumeryjna, elegancka, z takimi bardziej męskimi nutami, bardzo przyjemna, relaksująca, więc powiem Wam, że się zaskoczyłam jak najbardziej. I tutaj 9, co tym razem sobie kryję, jest to kolejny tea lightik. Ten zapach rozpoznałam z daleka, jest to kawa z karmelem i czas na 8, kolejny mały tea light. Tu chyba znalazłam odpowiednik magicznego lasu, choć do końca tego pewna nie jestem. Poczekajmy teraz 7, jest tutaj na samym dole i powinna się tu znaleźć, dokładnie poczułam, że będzie duża świeca mango marakuja. Ja cię nie wierzę. Wiecie, jestem fanką marakui, choć dawno już jej nie jadłam. Uwielbiam połączenie mango marakuja. Muszę aż wąchnąć. Nie, no takiego zapachu nie da się podrobić. Jest to po prostu wspaniałe, wakacyjne, letnie, owocowe połączenie. Ach, uwielbiam. Ja wydaje mi się, że w ogóle aromaterapia to działa na mnie takimi owocowymi zapachami, ponieważ bardzo, bardzo mnie pobudzają i napędzają do działania. Jak poczułam marakuję, to mówię, lecimy dalej z nagrywaniem. Kolejna mała świeczuszka, ale nie mogę znaleźć do niej żadnego zapachu, który już był. Korzenne ciasteczka, ale cudo, ale się cieszę. A, zniknęła ostrość. Coś aparat zaniemówił, zaniemógł, ale piękne opakowanie, choć nie wiem, czy nie było gdzieś podobnego. No, dobrze myślałam, szarlotka z cynamonem i korzenne ciasteczka, może będzie to dobry miks, żeby razem sobie odpalić. Powiem Wam tak, wiele świec często ma napis właśnie, że pachnie jakimiś ciasteczkami czy czymśkolwiek i są to jakieś sztuczne zapachy, ale tutaj jak to otworzyłam, totalnie poczułam pierniczki takie, że aż do zjedzenia. Czy chyba trzeba piec pierniczki szybko. Została mi chyba jeszcze 4. Tak się szczerze Wam powiem, ekscytuję tym kalendarzem, ale po prostu uwielbiam zapachy. I tutaj mała świeczka, która, patrzcie, jak na złość, jako ostatnia, no nie chce wyjść. Piękne ziołowe nuty. Cały kalendarz otworzony, czy nie wygląda to satysfakcjonująco? I oto cała zawartość tego kalendarza adwentowego. Spójrzcie, jak to pokaźnie wygląda. Mamy tutaj 12 świeczek właśnie w tych szklanych słoiczkach większych oraz 12 mniejszych. I bardzo fajnie wychodzi to cenowo, ponieważ 3,70 zł za sztukę, więc uważam, że naprawdę bardzo się opłaca. Dajcie znać, co myślicie o tym kalendarzu, a ja mam taki plan, żeby wieczorami właśnie jak najmniej żarówek palić, tylko żeby świeczki były, żeby zrobić taki fajny klimat i też jest to zdrowsze dla naszego oka i rytmu dobowego. Większość kalendarzy z Rossmana już chyba otworzyłam, ale jeżeli coś pominęłam, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Wiem na pewno, że skarpetki na przyszły tydzień się szykują. Oto ten kalendarz naprawdę wielki, moim zdaniem ma przewagę z tego względu, że są po prostu świece, to w szkle, no to takich rzeczy to się raczej rzadko zdarza w tak tanich kalendarzach adwentowych. Tutaj mój piesek i słuchajcie, szybciutko, co ty tak buziaczkę chcesz rozdawać? Cyk, 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 zapraszam Was na kolejny film, który właśnie już teraz śmiga na kanale. Dzięki za oglądanie, pa, pa.